Siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie na rybki. Jest 12 listopada 2017. Wybrałem się właśnie dzisiaj, dzień wolny od pracy. Wczoraj było święto, dzisiaj niedziela, więc postanowiłem wybrać się na rybki. Jak widzicie, rzeka Czarna Nida. Wody ogólnodostępne PZW, nie inaczej w moim wykonaniu, jak mój kanał nawet na YouTubie się nazywa Pyza na swojskich wodach i w lesie. Więc dzisiaj postanowię łowić oto w tym miejscu. Jak widzicie, woda zeszła od ostatniego razu co byłem. Na ostatnim moim filmie jest fragment z tej części rzeki. Tutaj stałem wtedy z całym majdanem, pod krzesło była woda, zobaczcie ile zeszła stamtąd, ponad metr dobrze woda zeszła, po prostu nie dało się wędkować, szybki nurt, widać po wodzie ile śmieci naniesionych, liście, musiałem schodzić tamtędy z góry krzakami, przedzierać się z całym moim majdanem, aby tu stanąć, ale postałem chwilę, jak widzieliście na ostatnim filmie, nie było sensu wędkować, wszystko spływało, za małe obciążenie miałem do wędkowania i więc poszłem w stronę mostu, tam przez godzinę czasu złowiłem 4 nieduże jelce. Nic nie brało, zimno było, więc pojechałem do domu. A dzisiaj planuję sobie do 17, aż się ściemni, tu posiedzieć. Widzicie, warunki są idealne. Woda jest piękna. Wziąłem parasol, 3 wędki, 2 zarzucę z gruntu. Za drapieżnikiem, 3. będzie dodatkowa, że w razie co jedną ściągnę, drugą będę przepuszczał na spławik, zanęcę sobie miejscówkę i zaczynamy dzisiejszą zabawę i po prostu wiecie jak jest, jest pięknie, pięknie, jeszcze raz pięknie, po prostu w pytę. A więc biorę się za rozkładanie pomału sprzętu i widzimy się za chwilkę. Pomału rozłożę sobie stanowisko, żeby wszystko miało ręce i nogi. Najpierw rozłożę 2 gruntówki i zarzucę na żywca. Przygotowałem sobie dzisiaj sito. Kuboczek. Zapach. Mam żywczyki złowione stąd, ciutkę dalej, parę metrów. Karaski złowione z tej rzeki i na sam początek zarzucimy 2 z gruntu. Przygotuję sobie zanętę, bo będę chciał z rana łowić jedną z gruntu, a drugą poprzepuszczać trochę za białą rybą. Przetarłem sobie w domu. Tu jest 5 kg ziemi. Nie miałem gliny, ziemia przetarta 5 kg i najpierw na wstępie zrobię sobie, wymieszam sobie zanętę. Oczywiście na początku Pyza Bajc, rzeka, 1,5 kilo zanęty. Najpierw rozrobimy sobie spożywkę. Dodamy kolendry. Rozrobimy sobie najpierw spożywkę.
część spożywczą. Niech dochodzi zanęta, a w międzyczasie jak zanęta będzie dochodziła, piła wodę, rozłożymy dwie gruntówki i zarzucę. Pyza bać z rzeka i rozrabiamy. Na sam początek rozłożyłem podbierak, zarzuciłem siatkę, zmontowałem wędki. Oczywiście dwie ze spławikiem podwodnym, na troku 80 gram na fluorokarbonie, przypon, trok. Na przelotowo do tego kotwiczka i założymy do tego żywczyka i zarzucimy na samym początku gruntówkę. Później przygotujemy zanętę. Więc zakładamy żywczyka i zarzucamy. Więcej ten pojemnik ma lat niż ja życia, ale widzicie, teraz już taki się nie zakupi. Metalowy, elegancki, pomalowałem go na żywczyki. Zakładamy niedużą płotkę. Zapyszczek. I zarzucamy w dniu dzisiejszym zestaw na przelotowo. Pociągniemy trochę. Niech stoi. Otworzymy wolny bieg. I teraz bierzemy się na razie. Drugie nie zarzucamy, bierzemy się za przygotowanie za nęty. Dobrze, pomalutku. Dobrze, pomału. Najpierw rozrobimy spożywkę, żeby nam doszła. Na dzień dzisiejszy użyjemy do tego, jak wiecie, został mi likier mandarynkowy. Zawartość alkoholu 28%. Zostało tak gdzieś 300. I w tym rozrobimy naszą zanętę w likierze. Zobaczcie. A, cudnie pachnie. Jak wiecie, alkohol dobrze działa, dobrze w wodzie. Najlepsze dipy są robione na bazie alkoholu. A następnie namoczymy w naszej likierze mandarynkowym. Zalaliśmy wszystko. Rozprowadzimy. Dobrze. Śmieci później zabierzemy. Ach, cudnie pachnie. Uwierzcie mi, mandarynki, o, na alkoholu. Dobrze, niech sobie wypije.
wodę. Dorzucimy później trochę starej pinki. Będziemy dzisiaj przepuszczać spławik na świeże białą pineczkę. Więc czekamy, aż nasza zanęta wypije nasz likier. Później spożywkę przetrzemy przez sito. Połączymy z ziemią, zanęcimy i będziemy wędkować. Zanęta wypiła już wodę, już jest fajna. Zobaczcie, ładnie klei. Ładnie klei, jest po prostu idealna. Mam nadzieję, że coś się skusi. Teraz weźmiemy spożywkę, przesypiemy, przetrzemy. Przetrzemy przez sito i połączymy zaraz z gliną. Dobrze. Przesiemy. Przesiejemy zanętę. Akurat wziąłem grubsze oczka sita, dlatego że mi wchodzi akurat, widzicie, do wiadra. Wiadro wtedy mogę zamknąć. Te sito, które przerobiłem, nowe z mniejszymi oczkami, muszę przerobić, aby pasowało. Więc na tym grubszym sicie przetrzemy zanętę. Połączymy z gliną. Widzicie, zanęty sporo mi wyszło, z 1,5 kilo taki kubełek. Ziemi nie miałem skąd więcej brać. A nie chciałem kupywać, wydawać pieniążków na glinę, ziemię. Po prostu ma być dzisiaj tanio, poza bajc i fajnie. W miarę fajnie. Zanęta wszystko mnie wyniesie koło 8 zł. Takie nęcenie 8 zł mi wyniesie. Jest idealnie. Teraz połączymy to z gliną. Zobaczymy, ile gliny nam wyszło. Było 5 kilo. Glina była w domu przez sito przetarta. Raczej ziemia. Widzicie, wyszło pół na pół. Trochę za dużo zanęty jak na tą porę roku, ale nic nie szkodzi. Dobrze. Połączymy to razem. Zaraz wszystko razem przetrzemy. Uformujemy kulę, dodamy pinkę i zanęcimy. Przetrzemy całość. Uformujemy kulę i bierzemy się za nęcenie. Tak powiedziałem, ma być tanio i fajnie. Nie idziemy pieniążków wydawać. Bo tak to co 4 dni jażdżę na ryby, zbankrutowałby po prostu, jakby wydawał pieniądze na droższe zanęty. Dlatego zanęta własnej roboty pyza bajc. Ziemia lub glina znaleziona. O, resztki wywalamy. Mamy uformowane. Zobaczcie, ładnie się klei.
Nie idziemy kleić za mocno, bo jest uciąg mały. O, widzicie? Jak jeszcze trochę dojdzie, dorzucimy starego robactwa. Ledwie co się rusza. Ciutkę świeżego, nie za dużo. Resztę do łowienia. Jeszcze i robimy kulę i zanęcamy miejscówkę. W pół do dziewiątej mamy 5 kul. Zanęcimy sobie miejscówkę. Poczekamy chwilę i przerzucamy, przepuszczamy pierwszy raz w dniu dzisiejszym zestaw. Złowimy jakąś drugą płotkę małą i zarzucimy drugą z gruntu. Stanę tu, pierwsze przepuszczenie po zanęceniu w dniu dzisiejszym, a więc zaczynamy dzisiejszą zabawę. Po prostu jest, wiecie, jak wpyte. Pierwsze przepuszczenie i zobaczymy po zanęceniu, co w wodzie pływa. Tak jak powiedziałem, jest 12 listopad. Wędkujemy. Jak zjedzie brało, to najwyżej zarzucimy drugą z gruntu za drapieżnikiem. Żywczyka mam. I tak większość dzisiejszego wypadu skupię się na łowieniu na żywca. Mi się źle rzuca. O. I przepuszczamy kolejny raz zestaw. Jest ze mną kilku wędkarzy, tu jeden kolega, tam dwóch wyżej. Drugie przepuszczenie, siedzi ryba, ładna płotka, dokręcę hamulec, o. Piękna taka dwudziestka, zobaczcie, piękna płoć, dobrze, biorę wypychacz. Wkładam ją do siatki i wędkujemy dalej. Dwie wędki zarzuciłem na żywca. Stoją. A ja pójdę jakiś patyk sobie zerwę. Później ognisko sobie rozpalę, kiełbaskę upiekę. A teraz idę jakiś patyk sobie utnę. Maczeta ostra. Weźmiemy, utniemy jakiś patyk pod kiełbaskę.
jakiś siarczek. Nie jest zbyt prosty, ale może być. Dobrze? Dobra, niech będzie. No krzywego, a skąd prosty? Żeby upiec tylko, nie? Kolega się śmieje, więc idę jakiegoś prostego patyka znaleźć, żeby nie było śmiechów, chichów. A więc tu mamy coś fajnego. Złamanego, w miarę prosty. Gałąź jest akurat złamana. O, zobaczcie. I z tego coś zrobimy. Zobaczcie, jak do łowienia ryb, raczej kusowania. Zobaczcie, dawniej tak tubylcy stali w wodzie i rybkę. O, pięknie. I na to nabijemy kiełbasę. Będzie jedna w tą stronę, druga w tą stronę. Patyk mam super. Patrzcie, koleżko. Zobacz. Dobry czy piękny? Bardzo ładny. No i tak trzymać. No i widzicie. Wiesz, ale podoba ci się patyczek teraz? Teraz tak. Zobacz, kudwa, ty. Teraz będziemy polować na rybę. No. I zobacz, ej, i tak dawniej łapali. Buch! A więc patyk jest super, musicie przyznać sami rację. Od razu na dwie kiełbasy. I kumpel. Znajomy, który też tu wędkuje. Śmiał się ze mnie, więc musiałem postarać się o lepszy patyczek. A więc go położę. Woda ile patyków śmieci naniosła, jak był stan duży, to weźmiemy, wyrzucimy, to spalimy. Parasola nie dorozkładał na razie. Później zbiorę tam do środka, pójdę, popcinam trochę rzeczy. Przyszykujemy sobie na ognisko. Trochę krzorów. O. Gałęzi. Widzicie? To spalimy. To spalimy. Tu mamy piękną gałąź. I teraz trzeba to wszystko wytargać. I później to wszystko suche spalimy. A więc biorę się za wyciąganie tych gałęzi. Przeszykujemy sobie drewno. Wędkę przestawiłem tam, żeby mi nie przeszkadzało, żeby w razie co później się nie zjarała. Weźmiemy, przeszykujemy drewno. Szykujemy drewno na dzisiejsze ognisko.
Dobra. 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 To jest mokre, nie? I przyszukujemy sobie drewno. Za jakieś 2-3 godzinki rozpalimy ognisko i upieczemy kiełbaskę. I wiecie jak jest w pyte. A więc dalej przygotujemy drewno, żeby mieć później z głowy. Dobra, myślę, że nam wystarczy na 2 małe kiełbaski. W międzyczasie podoszczę sobie w międzyczasie, bo trochę nią popracowałem, tą maczetą, a trzeba po prostu dbać o swój sprzęt, żeby był w gotowości. Niedobrze. Zobaczcie. Dobra. Maczetę mamy naoszczoną. Teraz jeszcze zobaczymy nożyk. Jeszcze nożyk. Żeby było. Dobrze jest. Nie trzeba mocniej. Dobrze, pokażę wam teraz nóż, po prostu jak to się mówi, nieraz lubię sobie rybkę nad wodą złowić, wypatroszyć, przygotować, usmażyć, zjeść, więc mam taki nożyk, zobaczcie, komplet nożyków, nie to reklama, tylko mówię, że fajny, pokrowiec taki, tylko oczywiście mi się urwał, musiałem od nowa go szyć dratwą do pasa, tu jest duży, mniejszy i trzeci z dwóch stron. Wkłada się w ten sposób, zamyka i możemy pracować, filetować rybki, kroić, przyszykowywać sobie posiłki. W razie co zmiana, zakładamy większy. To jest oczywiście do przygotowania sobie posiłków, patroszenia ryb. Elegancko się patroszy. I oto taki kozik mam. Jak chcą sobie przyszykować jakiś posiłek nad wodą. I tutaj rączka. Zamykamy. Można przyczepić i nosić. Dobrze. Drewno nazbierane, czekamy z 2 godzinki. Na obiad sobie zrobimy kiełbaskę
Jest godzina 9:32. O 13 gdzieś przygotujemy sobie posiłek. A teraz czekamy na branie. Później, jak zwykle, zanęcę sobie, jedną z gruntu ściągnę i też poprzepuszczam sobie tak, żeby było takie aktywniejsze łowienie w dniu dzisiejszym. Jak zmarznę tylko, to jedną ściągnę i poprzerzucam, powędkujemy. Dodałem trochę, jeszcze miałem strawczynie, co teraz byłem z ostatniego filmu. Trochę mi peletu zostało z sonu, zanęty, tam niedużo. Z 250 gram może pieczywo fluo. Wsypałem to do tej mieszanki teraz, do zanęty. Mam jeszcze ten serek, co miałem. To już chyba z miesiąc czasu tutaj jest, w piwnicy był. Widzicie, jeszcze daje radę. Tu trochę czosnku, trochę pomarańczowego, tego może na to też połowie, ale zobaczymy. Na razie czekamy na jakiegoś zębatego z tej świętokrzyskiej wody. A więc, tak ja to mówię, nóżka na nóżkę i jest pięknie, pięknie, jeszcze raz pięknie, po prostu w pytę. Mam taką płotkę, jaka mnie interesuje. cm. Ciut za duże, ale może być. Na żywca jak znalazł. Nie ma co narzekać. Coś mi tam na jednej pogoniło. Szarpnęło. Pogoniło chyba płotkę, bo tak czy. Tam chmury idą. Zwróćcie uwagę, jak jest pięknie. Tam kolega wędkuje. My wędkujemy. Widoczki piękne. Słonko, chmurki. Jest godzina 10:58. O 12:00 sobie ognisko rozpalę. Przyszykowałem sobie i zobaczcie, jak jest pięknie. Naturalne łowisko. I wędkujemy, czekamy na pierwsze konkretne branie. Ściągnę, zobaczę,
co tak pogoniło, bo mogło uderzyć. Bo też tak bywało, że mógł szczupak uderzyć w tą płotkę i po prostu ją zjadł i spadła z kotwicy. A więc zobaczymy, czy jest nienaruszona. Nie, płotka cała. Pogoniło ją. Zębów nie widzę. I zarzucamy zestaw. Dobrze, niech stoi. Przy okazji ściągniemy tą. Przerzucimy. Tutaj jakaś taka otarta. Pociągniemy trochę. Poprzerzucane. Wędki niech stoją. I wędkujemy. O. I wędkujemy. I wiecie jak jest. Przygotujemy sobie kiełbaskę, tam ktoś przyjechał. Godzina jest za 4 minuty 12, 16:30. Tym autobusem będę wracał do Kielc. Zobaczcie jak kiełbasa się prezentuje. Nie spadnie. Nacięłem ją. A teraz rozpalimy ognisko. Weźmiemy trochę papieru. Trochę papieru drobnego i rozpalimy sobie ognisko. O, pięknie. Pomalutku, żeby nie przydusić ognia. Ogień potrzebuje powietrza. Pomalutku, zaraz dołożymy większe. Uff.
i czekamy na pierwszego drapieżnika w dniu dzisiejszym. Najwyżej się nie doczekamy, trudno, ale wypoczynek nad wodą, rzecz najważniejsza. Tam kolega kolejny przyjechał. A my szykujemy sobie, rozpalamy ognisko. Przy okazji zagrzejemy się. I wiecie jak jest. Nie muszę nikomu przypominać, że jest pięknie, pięknie. I jeszcze raz pięknie. Niech się to rozpali na dobre. I czekamy dalej na branie. Czekamy. Ognisko pomału się rozpala. Kiełbasa czeka. A później dorzucimy większe kawałki drewna. I jak już się rozpali ognisko na całego. A więc czekamy nóżka na nóżkę, jak ja to mówię. Jest pyta. Dobra, pomału ogień się rozpala. Niech się trochę kiełbacha okopci. Wyrazić, co będziemy sobie obkręcać. Naszą kiełbaskę na łonie natury. Weźmiemy z tej strony, weźmiemy dalej widełki. O. Na łonie natury, jak ładnie nam dochodzi. Kręci, żeby nam się nie spaliła. Pomału, stopniowo. Nasz posiłek nad wodą. Myślę, że starczy. Piekła się. Ognisko niech się wygasi, a resztę drewna wsadzimy tam, nie jedziemy dokładać.
kiełbaska przygotowana i bierzemy się za jedzenie. Jeszcze wziąłem jakiś ketchup z KFC, miałem taką jednorazówkę, polejemy sobie ketchupem, do tego dwie bułeczki. O, a więc biorę się za jedzenie pierwszego dzisiaj posiłku na łonie natury. No i wędkujemy. Rozłowić jakieś żywco. Na drugą jelczyk, ale za duży. Łowimy dalej. Porzucam sobie trochę na spławiczek, bo większość dnia dzisiaj łowiłem na dwie z gruntu. Teraz jedną ściągnąłem i trochę poprzerzucamy na spławik. Rozgrzejemy trochę ręce. Tak powiedziałem, o 16:30 mam autobus do Kielc. Linii 208. Tamtym autobusem pojadę. A teraz sobie trochę poprzerzucam i później ściągnę polonkę i zarzucę znów drugą żywcówkę. A kolejna rybka. Taka 24 cm płotka, 23. A więc za 15, trzecia, poprzerzucam. Trochę za duże te płotki. Ta już chyba nawet sztywna. I jeszcze postoją. Postawię, przerzucimy tą. Ta żywa. Przerzucamy zestaw i pomału się pakuje. O, tam postawimy. Dobrze. Bolonkę już składam. Pokażę
przez większość dnia dzisiaj łowiłem na dwie gruntówki, ale za duże te płotki. Trochę brania się nie doczekałem, dwa razy tam tyk, 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 ale to chyba pogoniło coś płotkę, zerwała się i szarpnęła. Dzisiaj bez brania. W międzyczasie trochę sobie poprzepuszczałem spławik, ale nie za długo, skupiłem się dzisiaj raczej. Zależało mi, żeby drapieżnika złowić, niż za białą rybą. No ale tam parę płotek udało mi się złowić, które zaczepiłem na żywca. No i w siatce mam chyba ze trzy. Zobaczcie. Dwa, pięć płotek i chyba dwa jelce. Wysuszę sobie siatkę. Widzicie, ładna płotka. Jedna. Druga. Trzecia. Czwarta. I dwa nieduże, wymiarowe jelce. Siatkę sobie, tak powiedziałem, wysuszę. Pomału się spakuję. Jeszcze z godzinę poczekamy. A więc tak, jest godzina po 15. Czas wracać do domu. Pomału się spakuję. 16:30 ma autobus. Spakuję się teraz, pójdę wcześniej. Pójdę na miasto. Zjem coś. I jadę do domu. Jak powiedziałem, dzień na wędkowaniu zaliczony. Ściągnę wędki. Pomału się spakuję. I na tym koniec na dzisiaj. Dziękuję wszystkim za oglądanie moich filmów, subskrypcję kanału, lajki, komentarze. Pozdrowienia dla wszystkich kolegów, koleżanek, dla Anny, ta Anna, Grzegorz, Szczepanik, Kozi 72 oraz Hiena Fox i wiele, wiele innych kolegów i koleżanek. Wszystkich was pozdrawiam serdecznie i jeszcze raz dziękuję za oglądanie, komentarze. Siema. Oczywiście na tym nie koniec. Za kilka dni kolejny wypad na ryby. Tak myślę, że z powrotem przyjadę tutaj do Morawicy na Czarną Nidę, ale już dam sobie spokój z tymi szczupakami tutaj, odpuszczę sobie na razie to miejsce. Będę chciał połowić na przyszłym wypadzie okoni i moim celem na przyszły wypad będzie okoń. Wezmę jej sprzętu dwie spławikówki. Dwie wędki na spławik wezmę, tak powiedziałem, jej sprzętu i będziemy próbowali w innym miejscu na stykance połowić trochę okoni na spławik. Nie będzie żadnej gruntówki, tylko same dwie spławikówki i tak jak sobie teraz zaplanowałem, tak też zrobię. A więc jeszcze raz dziękuję wszystkim za komentarze, lajki. Siema Pyza, Jotka, ole, ole, ole. Dobra, już się spakowałem. Jest pięknie. Zobaczę, czy wszystko wziąłem. Jeszcze krzesełko tylko. Raz, dwa, trzy, cztery rzeczy. Dwa, cztery miałem.
Zabiorę oczywiście jeszcze swoje śmieci. Dla przypomnienia dla kolegów, koleżanek wędkujących, że śmieci, które my z sobą przywieźli, zabieramy. Butelka po likierze moja. Torba moja. Ale przy okazji kilka śmieci z sobą zabiorę. Niedużo. Ale akurat w reklamówkę kilka śmieci wezmę. Tutaj woda naniosła. Ale zawsze to będzie czyściej. Dwie puszki. Dwie butelki. Nie moje, ale będzie chociaż następny raz milej posiedzieć. Dobra, to wezmę z sobą. To zabiorę z sobą śmieci. Dobra, i się zabijam. Narka.